Siemanko mordeczki, witajcie w Tomoden Vlogu. Dzisiaj jest chyba już ostatni dzień świątecznego jarmarku pod Skałkami w Starachowicach. Ja mam nową czapeczkę, mój oczywiście szalik od babci i cóż, zmierzam tam, a ten vlog będzie się nazywał Ateista na jarmarku bożonarodzeniowym. Tak jest. No, jestem ateuchem i jestem z tego dumny. No to cóż, zobaczymy się na miejscu. Albo nie. Jeszcze pokażę wam za chwileczkę choinkę na rondzie Solidarności tutaj w Starachowicach. I proszę bardzo, tak się prezentuje ta choinka. W końcu to nie jest jakiś taki stożek, co był parę lat temu, tylko prawdziwa choinka. Wjazda jest na szczycie. Oczywiście po ciemku się będzie to o wiele lepiej prezentowało. Proszę bardzo, mordeczki. Jestem już na miejscu. Przydałoby się jeszcze zrobić fajną miniaturkę w poziomie, tak żeby ogarnąć ten cały napis I love Starachowice. A chociaż ja nie kocham Starachowice, ale może coś się ogarnie. Albo selfie, albo kogoś poproszę o fotkę. Okej. No to miniaturka zrobiona, mam nadzieję. Proszę bardzo. Mamy ten napis. Już czuję grzane wino. Grzaniec ładnie pachnie, chociaż też oczywiście, no wiadomo, spaliny czuć. Oj, przepraszam. No to śmigam mordeczki i zaraz zobaczymy, co tam się w ogóle dzieje na tym całym jarmarku. No i proszę bardzo, są stragany. Choineczki prawdopodobnie też do kupienia. Jest koksownik. O, od Zecu. Także, o, można się akurat zagrzać. Są serki góralskie. Okej, no to kupiłem mamie akurat, no, dwa serki. Lecę zobaczyć, co tu jeszcze mają. Okej, proszę bardzo, mydełka mamy naturalne. Niech pani powiedzą, ile taka kosteczka kosztuje? 18 zł. Mam nadzieję, że jakoś dobrze słychać, bo muzyka akurat trochę... jest w sklepie pszczeladolinka.pl. Pszczeladolinka.pl. Dobrze, okej. To w razie czego dam linka w opisie. Jeżeli pan da sobie zamian z mydełkami też, możemy się A tutaj są akurat próbki, które można sobie powąchać i najbardziej mi się ten podoba. No bo cynamon, ja uwielbiam cynamon. O, jeszcze fajne szyszeczki, drewniane śnieżynki. O, i tak się nazywa właśnie ten sklep. Pszczela Dolinka, domena to jest .pl. I proszę bardzo, jestem przy stoisku firmy Agencji Reklamy Marecki. Fajne tutaj są właśnie ich wyroby. Grawerka, magnesiki, kalendarze, breloki, kubki, takie termiczne i na przykład takie porcelanowe. Ja takich nie będę kupował, bo mam tego od groma, ale patrzcie jeszcze na to. Piersióweczki, są też jakieś długopisiki, podkładki chyba jakieś. Ogólnie bardzo fajnie. O, widzę tutaj akurat już coś dla siebie. Taki akurat brelok ma mój ziomek Sebas i prawdopodobnie tak sobie nabędę za chwileczkę drogą kupna, bo by mi się przydał taki otwieracz. No i proszę bardzo, trafiłem do kolejnego stoiska, też ładnie tutaj oświetlone.
takie domki po 47 zł. No, dla mnie trochę kosmiczna cena, więc na pewno nie będę kupował, ale taki ludek piernikowy, siódemkę można zapłacić. Czekoladki ręcznie wyrabiane, 6 zł. No, pralinki są, czekolady. No, po prostu genialne, ciasta też. O, listóweczka jest. To państwo z Heki. Tak. No to już wiadomo skąd takie pyszności. Wiadomo, cukiernia Heka jedna z najlepszych na mieście. Dokładnie. I nie tylko, bo w regionie też. Z tego co pamiętam, to jest też w Iłży na rynku. Chyba tak. No tak. Ale patrzcie na to. Całe tu skawki w tej czekoladzie. Tutaj pierniczek. A te pralinki, no po prostu genialne. Okej, jestem tutaj pod straganem z browaru Popiel. Państwo są z Kurozwęg, tak? Z Kurozwęg. O, proszę bardzo, nawet foldery tutaj tak, są. Foldery z pałacu Kurozwęgi, gdzie przy pałacu również mieści się nasz browar. O, to dobrze wiedzieć. Wystawiamy z pustkami. Także zapraszamy każdego, kto przyjeżdża. Jasne. O, właśnie. Do Kurozwęg. A te kufle są na sprzedaż? Te kufle również są na sprzedaż. A ile taki kufel kosztuje? Kufel kosztuje 35 zł. Kurczę, to tyle co czteropak. Tyle prawie. Co czteropak, nawet więcej. Nie, no właśnie, bo czteropak ile? 32 zł. Nie, to nie, niestety nie mogę kufla kupić, bo nie mam takiego budżetu. Ale to jest, ale... jak pan kupi sobie taki kufel, to ja panu napełnię go już w gratisie piłem. Szczerze, na razie nie mogę sobie na to pozwolić, ale właśnie, mam pytanko, czy takie kufle to na przykład przez internet można u was kupić? Nie, przez internet to nie. Jest, to znaczy nie jest taka sprzedaż. Rozumiem. Raczej wszystko piwko, które sprzedajemy i wszystkie rzeczy, to sprzedajemy tutaj na miejscu. Rozumiem, czyli... Nie prowadzimy jako takiej sprzedaży wysyłkowej piwa przez internet. Rozumiem, ale jakbym na przykład przyjechał tam do Kurozwęg, to mógłbym kupić sobie właśnie taki kufelek? Tak, oczywiście, nie tylko taki, ale też troszeczkę inne są również. To rozumiem, jasne. Degustacyjne małe, piwko, no piwka tutaj mamy w tej chwili 4 rodzaje w Kurozwękach na browarze. Rozumiem. Na kranach. O, właśnie, bo tutaj właśnie w tym cenniku robicie grzańca. Grzane piwko. Aha. No właśnie, ja na razie się skuszę tylko i wyłącznie na ten czteropak. Niech pan jeszcze powie, jakie są typy tych piw. 4 rodzaje piwa mamy tutaj w czteropaku. Oczywiście biały bizon, czyli piwo pszeniczne, piwo marcowe, piwo ciemne, sarmata, to jest dunkel i oczywiście pils złotokurowy, które zapraszamy. Okej, także no cóż. Czas sypnąć hajsem. 32 zł to jakby praktycznie za 2 zł jedna flaszka. Jest w promocji. Okej, jestem tutaj przy straganie. Przy straganie pasieki, jak się nazywacie? Dobra pszczoła. Dobra pszczoła, a skąd jesteście? Mały Szyndolny? Tak, to jest powiat Starachowicki. A, kojarzę. Czyli miejscowa pasieka. Jakie tutaj macie miody? Począwszy od takiego mieszanego, wielokwiatowo-rzepakowy, gryczany, lipowy, faceliowy, wielokwiatowy oraz nawłociowy. Aha, a ile takie słoiczki kosztują? W zależności od 40 do 50 zł. Aha, a jeszcze właśnie, jak się to nazywa? To jest łyżeczka do miodu. Łyżeczka do miodu? Tak. A ile takie cudo kosztuje? A nic nie kosztuje. Nic nie kosztuje? Nic nie kosztuje. O. No to świetnie, dzięki bardzo. No i gifty są. O, i widzę, że jeszcze jakieś ciacha. Są ciasteczka. Są ciasteczka, są też są pierogi, ale ja nie cierpię kapusty, także się nie skuszę. A takie ciacha to po ile? Po 5 zł ciasteczko. Po piątaku? Tak jest. Szczerze? A może się skuszę, tylko pytanko. No właśnie, myślę, że szarloteczka będzie najlepsza, bo nie ma pewnie, no, śmietany. No to super. Okej, także momencik. No, mordeczki. Obskoczyłem już w miarę wszystko. Szczerze,
fajne są tutaj stoiska, ale to dzisiaj się kończy. Zapewne będzie jeszcze lepiej widać tutaj właśnie wieczorem. O! Zobaczcie, już oświetlone. Także no cóż, przyda mi się akurat pewnie. Tutaj jeszcze jedna foteczka. Chociaż chyba już mam właśnie dość fajną miniaturkę przy koksowniku. Także no cóż, to by było na tyle, mordeczki. Trzymajcie się, wielkie pozdro. Siema!